Witam bardzo serdecznie. Gramy w co chcemy. Empire Earth 3. Ponownie. Została w tej rundzie nam Rosja do podbicia i zajmiemy się tym właśnie w tej chwili. Jest to teren neutralny na razie, więc tak jak w poprzednich przypadkach, podbicie będzie polegało na tym, żeby wykonać questa pobocznego, jeżeli taki będzie, i oczywiście zniszczyć lub zdobyć przychylność tubylczych osad. Oczywiście z mojej strony to będzie zapewne zdobycie przychylności, bo jak wspomniałem w poprzednich odcinkach, lepiej jest w ten sposób rozwiązać, aniżeli eliminować swoich przyszłych sojuszników. Szybko bazar. Tu już mamy Inków po sąsiedzku. I Inkowie są, tylko mi nie mówcie, że negatywnie do mnie nastawieni, bo mi się to nie podoba. Mamy już rozstawiony bazar, od razu sobie upniemy. Nasi nie pawają tutaj zbytnim entuzjazmem do nas, jednakże nie wykazują wrogości. Może troszeczkę ich tutaj wesprzemy, zaproponujemy sojusz. Odrzucili naszą propozycję jeszcze za wcześnie. No cóż, chciałbym znaleźć miejsce na rozłożenie magazynu. Byłoby fajnie. Mamy fortecę od razu i blisko nasze wojsko. Raczej nie są na razie jakieś super, bo to podstawowe, startowe tylko. Tu jest już koniec mapy, jesteśmy w samym rogu. O, surowce do zdobycia. Tym nie możemy zdobywać takich rzeczy, szkoda. No, gdzie są te cholerne magazyny? Gdzie jest nasz Oh, zwiadowca? what Jest. I is. Wide awake, never better. While others rest, the ghost hovers. Będę potrzebował jeszcze ze dwóch zwiadowców i co najmniej jedną fortecę. Nadal nie mam miejsca, gdzie mógłbym Sleep is for children. rozstawić swoje magazyny, co mnie martwi. Dobra, jest wreszcie. Oh, what? Oh, yes. Wide awake, never better. Oni mnie jeszcze nie lubią tak, jak ja bym chciał. Może się jeszcze spróbujmy polubić. No dobra, Inków mamy już z głowy. W takim razie puścimy zwiadowcę na czysty rekonesans. Tego puścimy tu, tego puścimy tu. Jak się dobrze przebiegną, to zaraz będę miał wzgląd na całą mapę. Oni mają tutaj malutki obszar.
Tu jest jeszcze kolejny. O, tu jest miejsce na magazyn. Będę miał zamiar to wykorzystać, ale to za chwilkę. Dobra, koszary, stajnia to na wszelki wypadek i magazyn. Z Inkami już jesteśmy w dobrych stosunkach, więc nie mam się czego obawiać. Znaleźliśmy kolejny Tasmańczycy. Mamy kolejny teren. Lubią nas czy nie? Tasmańczycy nas bardziej lubią niż wcześniej. Byli to Inkowie. Od razu zaproponujmy sojusz. Zaakceptowali naszą propozycję. Będzie łatwiej od razu obejrzeć całą mapę. Tak w prosty sposób, bez żadnej niepotrzebnej bitwy możemy łatwo rozwinąć. Całe cesarstwo. Dzięki takiej taktyce też no, skracamy czas tak naprawdę potrzebny na to sukces. Tubylcy przyłączył porę. Nadal poruszają się po naszych ziemiach i używają naszych lasów i stąd bez szacunku dla naszej suwerenności. Twierdzą jednak, że nie mają innego wyboru. Ich lud głoduje. Jeżeli uda nam się zaopatrzyć ich w pożywienie, może przyłączą się do naszego imperium lub odejdą w poszukiwaniu nowego domu. When the gods take us, we shall rest. While others rest, the ghost hovers. Dobra, mamy questa z koczownikami. To są koczowniczy żebracy. Musimy im dawać surowce jednorazowo po 400 Wandering we go. za każdym razem. Problem główny Sleepeth polega hut na chapter. tym, jeżeli tego nie zrobimy, to po prostu nas zaatakują. What? Yes. Wide awake, never better. Jakby nie było, Take musimy us to somewhere znaleźć Turkish coffee. jeszcze Whatever jedno you're looking plemię, for, I'll find it. które chyba ma... Tu są Chorwaci. Chorwatów jeszcze nie mam Keep my eyes rozpoznanych. from bending under the weight. Będę musiał teraz to Sleep is zrobić. for children. No, potrzebujemy 400 zasobów. Ja daję od razu po 500, nie będę się roztkliwiał nad tym. Na spokojnie. Nie pamiętam, 4 albo 5 razy trzeba to wykonać. Sklenie chyba do maksymalnego poziomu zadowolenia. Jakoś tak. Bądź co bądź, no nie jest to coś skomplikowanego. Bez problemów możemy to zrobić. Grunt to po prostu mieć odpowiednie wydobycie surowców, na nic nie wydawać, zawsze mieć to 500 pod ręką. Ja i tak nie mam na co wydawać tak właściwie. W wojsko nie muszę inwestować w związku z tym, że What? dwa na trzy Yes. plemiona mam By the już po way, swojej never better. stronie, więc w razie Whatever you're czego, looking for, I'll nawet find it. jeśli by się coś stało, to spokojnie możemy założymy kolejny Locked and sojusz. ready. Keep my eyes from bending under the weight. Chorwaci Whatever you're zaakceptowali looking for, I'll i find it. w tej chwili zostało tylko przypodobanie się tym cholernikom.
Dobra, tu jest już teoretycznie full. Jak strzałkami przewijamy i wciśniemy shift, przewija szybciej. Ja bardzo lubię strzałkami przewijać w strategiach. Rzadko kiedy skorzystam ze skrótów klawiszowych, jakoś nie przykuwam do tego za specjalnej wagi. Za chwilę mnie poproszą znowu porcje, więc nie chcę. O, właśnie. Raz, dwa, trzy, cztery. I to by było na tyle. Jak to mawiałem, krótko, zwięźle i na temat. W tej chwili możemy zmienić ustawienia naszych prowincji. Tak, tutaj plus 2, tutaj plus 3. Będę chciał jak najszybciej po prostu przejść na poziom średniowiecza. Co więcej, tutaj pospolite ruszenie trzeba zrobić. Weźmiemy dwie fortece, wyjątkowo weźmiemy od razu magazyn. Nie, sapera nie chcę. 5 toporników, reszta to będą procarze. Zapisz. Tu nie ma zagrożenia na razie, więc myślę, że tu jest cesarskie, cesarskie. Ja chcę tam, gdzie jest naukowe, jak najszybciej, jak najwięcej takich prowincji zdobyć. Dobra, weźmiemy tą prowincję, ponieważ tu jest wysoko handlowe i dzięki temu będziemy mogli szybciej. Aha, nie, to zajmie 2 tury. To zrobimy tak. Tutaj też mamy cesarskie handlowe. Użyjemy tutaj cesarskiego, żeby się szybciej wydobywało. Dobra. Względnie. Nie, dobrze, użyję cesarskiego. Ale to jak zdobędę, tu są 2 plemiona, tu są 3. Dobra, zakończ turę. Nie pokazuj, tak wiem, nie mam w jednym miejscu odpowiedniej tej. I tutaj zakończymy ten odcinek. Następnych zajmiemy się Mongolią, tak? Nie. Tu mamy Syberię i Egipt. To są bitwy, które będziemy toczyć. Na razie nie będziemy wypowiadać wojen. Postaramy się przejść do średniowiecza i dopiero wypowiemy wojnę sąsiadującym nacjom. W tym odcinku jednak to wszystko. Gramy w co chcemy. Empire Earth 3. Do zobaczenia w następnych. Hej.